Cześć, witajcie. Dzisiaj poruszymy temat medytacji wdzięczności. Zapraszam. Więc tak, moi drodzy, na początek może taka prośba właściwie techniczna, no nie tylko, bo bardzo, bardzo proszę Was, jeżeli oczywiście uważacie, że to, co robię, ma sens, o komentowanie, łapkowanie, udostępnianie tych materiałów, dlatego że takie działanie pomaga w przepchnięciu filmu przez algorytmy YouTube'a, które są nieubłagalne, a zależy nam, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób. Druga sprawa, powolutku chciałbym ten kanał reanimować, zająć się tym troszkę poważniej. I tutaj, jeżeli ktoś chciałby dodatkowo podziękować za to, co robię, w formie jakiejś darowizny, to w opisie filmu są namiary, co można zrobić. Także z góry dziękuję i przechodzimy do tematu. Więc tak, kochani, porozmawiamy na temat wdzięczności. I nie biję w tym momencie do tego, co mówiłem przed chwilą, jeżeli chodzi o darowizny. Nie. Wdzięczność to jest, kurczę, jedna, moim zdaniem, z najważniejszych cech, jakie są potrzebne w szczęśliwym i spełnionym życiu. Bez niej dupa blada, właściwie trudno mówić o pogodzie ducha. Pogodę ducha, co rozumiem przez pogodę ducha, to, moi drodzy, wiecie, chodzi mi oczywiście o taki stan umysłu, stan serca, stan ducha, gdzie naprawdę jesteśmy zadowoleni z życia. Wdzięczność sama z siebie, z definicji, tak myślę, to jest po prostu radość z tego, co się ma, radość z tego, co jest. I podejście wdzięczności wywołuje, po pierwsze, to, że skupiamy się na tu i teraz. W tym sensie skupiamy się na tym, co jest. Nie na tym, czego nam brakuje, bo kiedy nie czujemy wdzięczności, to na ogół czegoś nam brakuje. I jeżeli skupiamy się na tym, co jest w danej chwili, to już nawet badania o tym mówią szeroko, że generalnie medytacja bycia w tu i teraz, mindfulness też inaczej, tak, powoduje, że naprawdę dużo lepiej nam się żyje. Generalnie wytwarzają się też nowe połączenia w mózgu, dopamina, endorfina zaczyna w sposób naturalny wzrastać. Generalnie poleca się medytację osobom, które cierpią na depresję i osobom też uzależnionym. Ja osobiście widzę sporo analogii w depresji i w uzależnieniu. Dlatego samo bycie w tu i teraz niesie masę pozytywów. A bycie wdzięcznym za to, co jest, powoduje, że my bardziej skupiamy się na tym, co jest, co mam, a nie na tym, czego nie mam, co było, być może, co może kiedyś będzie. Więc powoduje to, że jesteśmy w tu i teraz, taka postawa wdzięczności. Druga rzecz, która powoduje, że jesteśmy wdzięczni, którą powoduje wdzięczność, to jest to, że mamy poczucie kompletności. Moi drodzy, ja ogólnie uważam, że my jako istoty generalnie jesteśmy kompletni. A to, że wszyscy, w cudzysłowie oczywiście, i wszystko dookoła nam mówi, że nie, bo brakuje ci zieleńszego trawnika, brakuje ci lepszego auta, brakuje ci nowego smartfona, brakuje ci paru centymetrów tu, a tu masz za dużo centymetrów. Wiecie, o co chodzi. Non stop jesteśmy bombardowani przez taki medialny, reklamowy syf i czy naprawdę można się nieźle okopać. Tu też kolejne badania były robione. Ja mówię, kochani, takimi ogólnikami. Ja nie linkuję tych badań wszystkich tutaj pod tymi filmami, bo to są takie luźniejsze filmy. Natomiast były badania też robione, że przeglądanie Instagrama czy Facebooka i porównywanie się do innych osób przez tam kilkanaście minut naprawdę działa depresyjnie na nas. Więc porównywanie się do innych nie jest dobre. Powoduje, że my mamy poczucie braku, że nam czegoś brakuje, że z nami jest coś nie tak.
A ja uważam, że jest wręcz odwrotnie. Jacy byśmy nie byli, jesteśmy kompletni. A jesteśmy kompletni i jesteśmy tacy, jacy mamy być, bo tak jest. I teraz, żeby nie było. Jak ktoś chla, czy nie wiadomo jeszcze tam, jakie rzeczy robi inne, no przecież jestem taki, jaki mam być, nie? Okej. To, że chlasz, to jest wynik masy różnych rzeczy, tak? Ale nie znaczy, że nie można tego zmieniać. Bo tu trzeba pamiętać, kochani, o tym, że masz sytuację w domu. Bije cię mąż, bije cię żona. Przykładowo, straszna, patologiczna sytuacja, tak? I teraz co? Ja mam być za to wdzięczny? No oczywiście, że nie. Rozumiesz? Poszukaj w tym czegoś innego, za co możesz być wdzięczny. Bo być może, wiecie co, kochani? Czasami w trudnych sytuacjach, jak się mówi, dobro w bólu się rodzi. I coś w tym jest. Sytuacja teraz, ten cały cyrk, który był z tą pandemią. Teraz mamy wojnę. Wywalone po prostu wszystko do góry nogami. To, co się robi z cenami, to jest jakaś masakra. Taką dygresję tylko podam. Ja ostatnio zatankowałem moją Skodę do pełna i do środka wrzuciłem 4 worki węgla. To ona trzykrotnie wartość zwiększyła. Mówię, muszę to szybko rozładować, bo mi samochód ukradną, w sensie spuszczą paliwo, węgiel wezną, a Skodę zostawią w rowie, nie? No. Taka dygresja, kochani. I z jednej strony to jest straszne, ale z drugiej strony, wiecie co, ja już mówiłem do żony. Wiesz co? Trochę to wszystkim nam system wartości zresetuje. Właśnie jest szansa, że zaczniemy doceniać to, co mamy, to, co było, a nie ciągle mało, ciągle za wolno, ciągle więcej. Bo z całym szacunkiem w dupach nam się poprzewracało, moim zdaniem, od wielu rzeczy, które jednak gdzieś też są już za nami i część z nich pewnie nie wróci, nie? I żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, bo naprawdę są różne sytuacje życiowe i ludzie mają czasami piekło. Natomiast jeżeli jest naprawdę bardzo źle, myślę, że to czujesz, że to wiesz, że tam trzeba działać, tam trzeba zmieniać, tak? Natomiast jeżeli ty się czujesz źle, jesteś zdołowany, bo masz kwas w robocie, bo masz przemoc w domu, no to jest oczywiste, że tam trzeba działać, tam trzeba zmieniać, tak? Natomiast jeżeli się czujesz źle, bo nie możesz sobie kupić nowej pary jeansów za 500 zł, ja się ubieram w tym, w second handzie, jakby co, z kilku powodów, więc to jest patologiczna sytuacja. Jeżeli się czujesz źle, bo nie możesz sobie kupić jakiegoś gadżetu, nie, tak nie, w tą stronę nie idziemy. Ja o tym mówię, może tylko ja tak mam, bo ja się potrafię oczywiście zapędzić w takie coś, że mi czegoś brakuje i jest mi źle, niedobrze. Kochani, rozumiemy, nie, o co chodzi. Są rzeczy, które wymagają poprawki i działania, ale są rzeczy, które absolutnie zostawiamy, bo nie warto. Więc bądźmy wdzięczni za to, co jest. I teraz jak to medytować? Przede wszystkim fajnie by było rano, wieczorem, rano ogólnie zastanowić się, napisać sobie kilka rzeczy, za co jestem wdzięczny. Za to, że wstałem. Za to, że mam wodę w kranie, o ile mam oczywiście, czy za to, że mam prąd w gniazdku. Rozumiecie? Takie błahe rzeczy, bo my to oczywiście jak kuźwa nie wygramy w totolotkę, to za co ja mam być wdzięczny, nie? Nie, pisz takie małe rzeczy. A wieczorem na przykład zastanów się, za co możesz być wdzięczny ludziom, których spotkałeś. Czy ktoś cię potraktował jak skończony cham? Czy ktoś cię potraktował bardzo fajnie? Na przykład pani przy kasie podziękowała ci, dobrego dnia życzyła czy coś, nie? Swoją drogą polecam też życzenie dobrego dnia ludziom w sklepach, jak się wychodzi, bo to jest miłe i to nie kosztuje. A innym może sporo dać. Więc wieczorem skupiasz się na tym, co danego dnia cię dobrego spotkało. Bądź nieprzyjemnego, ale może z tego pewne wnioski wyciągnąć. I na tym, moim zdaniem, może polegać ta medytacja. I teraz oczywiście, to jest proces. Kilka tygodni, kilka miesięcy i naprawdę można poczuć różnicę w swoim przeźwieniu, w ogóle w swojej jakości życia. Ja przez jakiś czas przestałem być wdzięczny za to, co mam i oczywiście zacząłem się zapędzać w kozi róg. Do tego momentu, że aż zabolało, mówię, o hola hola. A sytuacje, które ostatnio się dzieją na świecie, trochę mi w tym pomogły. Więc kochani, naprawdę warto być wdzięcznym,
ogólnie uważam, że życie wdzięczności to jest nasz pewien naturalny stan ducha. I warto, warto o tą wdzięczność dbać. Pewne rzeczy zmieniać, najważniejsze, istotne, dać sobie też czas, dać sobie też prawo do pomyłek, do błędów, bo wszyscy o tym gadamy, a mało kiedy sobie dajemy do tego prawo. Myślę, że za jakiś czas nagramy też o tym filmie. Tak więc tyle, kochani. My się widzimy za jakiś już na pewno niedługi czas w kolejnych drogowskazach. No i na koniec życzę Wam dobrego ciągu. No i oczywiście pamiętajcie o łapkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu kanału, o udostępnianiu materiałów. A jeżeli ktoś ma ochotę dodatkowo wesprzeć moją działalność, to zapraszam do darowizn. Wszystkie informacje pod filmem. Jeszcze raz pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia. Cześć.